Dziś chciałabym opowiedzieć Wam historię Kaliny Jędrusik. Ta niesamowita kobieta urodziła się w 1930 roku i nazwałabym ją artystką totalną. Była aktorką i piosenkarką, ale postać, jaką wykreowała, odgrywała zarówno na ekranie, jak i w życiu prywatnym. Grała w warszawskich Teatrze Narodowym, Teatrze Współczesnym, Teatrze Polskim, jednak debiutowała w Teatrze Wybrzeże w Gdyni, w dramacie Barbarzyńcy Maksyma Gorkiego. Nie będę wymieniała Wam wszystkich jej ról, ale chciałabym wspomnieć o jednej z nich. Na pewno słyszeliście o znanej i niezwykle pięknej brytyjskiej aktorce Audrey Hepburn. Ciekawa jestem, jaką jej rolę lubicie najbardziej. Ja muszę przyznać, że uwielbiam film Śniadanie u Tiffany'ego. Rola głównej bohaterki Holly łączy Audrey Hepburn z naszą dzisiejszą bohaterką. Kalina też ją zagrała. Jej debiut ekranowy to film Ewa chce spać Tadeusza Chmielewskiego. W filmach Jędrusik grała głównie epizody, ale role, w które się wcielała, były bardzo charakterystyczne, tak jak ona sama. To, że grywała niewielkie role, nie oznacza, że nie pojawiała się na ekranie w rolach pierwszoplanowych. A poza tym, uwierzcie mi, nawet gdyby Kalina Jędrusik zagrała drzewo, i tak nie przegapilibyście jej na ekranie i byłoby to najseksowniejsze drzewo świata. Wizerunek uwodzicielki i zmysłowe szepty i uśmiechy były jej wizytówką. No ale gdybyście jednak chcieli obejrzeć jakieś filmy z Kaliną Jędrusik, to polecam Wam takie tytuły jak Jutro premiera, Jowita, no i oczywiście Upał. Ten ostatni film jest bardzo ważny, zaraz Wam powiem dlaczego. Otóż poza teatrem i filmami Kalina Jędrusik miała jeszcze jedną ważną życiową rolę. Śpiewała w kabarecie starszych panów. O tym niezwykłym cyklu programów opowiadałam Wam już przy okazji postaci Barbary Kraftówny, ale przypomnę Wam kilka najważniejszych informacji. Kabaret Starszych Panów został założony przez Jeremiego Przyborę i Jerzego Wasowskiego i był realizowany w latach 1960-1966. Bardzo ważnym elementem tego programu były piosenki, a jedną z najbardziej znanych po dziś dzień jest wykonywana właśnie przez Kalinę Jędrusik piosenka Bo we mnie jest seks. Czemu wspominam o tym przy okazji filmu Upał? Dlatego, że ten film jest, powiedzmy, wielkoekranową realizacją kabaretu Starszych Panów. Zachęcam Was do obejrzenia tego filmu. Na pewno Wam się spodoba. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma mu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu trawię żarem, to cierpieć muszę, że ją my ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Lecz we mnie ten seks jak kwas ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Taki sam tytuł, jak najważniejsza piosenka Kaliny Jędrusik, Bo we mnie jest seks, nosi nakręcony w 2021 roku film opowiadający o losach artystki. To ciekawy film, który moim zdaniem niesłusznie spotkał się w Polsce z bardzo wielką krytyką. Warto przejść do porządku dziennego nad malkontentami i wymienić plusy filmu w reżyserii Katarzyny Klimkiewicz. Maria Dębska w roli Kaliny Jędrusik wypada znakomicie. Męscy bohaterowie filmu, a jest tych mężczyzn w otoczeniu Kaliny całkiem sporo, wypadają raczej blado i bezbarwnie. Ale jeśli przyjrzycie się Kalinie, to ten fakt odczytać należy raczej na jej korzyść, a w tym przypadku na korzyść filmu. Przy Kalinie Jędrusik wszyscy tracili rezon. Ten efekt na pewno udało się w filmie osiągnąć. Film jest uroczym i interesującym z perspektywy wiedzy o Polsce portretem swojej epoki. Warto przed seansem nieco zanurzyć się w ten świat. Obejrzyjcie fragment wywiadu ze znanym śląskim reżyserem Kazimierzem Kucem. Zobaczcie fragment występu kabaretu Starszych Panów. Zerknijcie na zdjęcia pisarzy,
Tadeusza Konwickiego i Stanisława Dygata, który był mężem Kaliny Jędrusik, a może nawet przeczytajcie fragmenty ich twórczości. Porównajcie ich z postaciami w filmie i sami ocencie, czy portrety gwiazd epoki są takie, jak sobie wyobraziliście. Wielkim atutem filmu jest kolor i bardzo dobrze napisane dialogi, które na pewno zmuszą Was nieraz do uśmiechu. Minusem filmu są niestety moim zdaniem sceny muzyczne. Piosenki są świetne, niestety trudno pozbyć się wrażenia, że odtwórczyni głównej roli, Maria Dębska, lekcję, jak stać się Kaliną Jędrusik, odrobiła tylko połowicznie. Jej muzyczne wykonania są zbyt przerysowane i sztuczne. Wielki nacisk położony w tych scenach został na ruchy, zbyt mały na mimikę aktorki. Fascynującą częścią filmu stać się może dla Was relacja Kaliny i Stanisława Dygata. Jak mówiło wielu, nieśmiała w młodości Kalina była najlepiej napisaną postacią pisarza. Dygata fascynowało Hollywood. Chciał być Arturem Millerem dla swojej Marilyn Monroe i stworzenie takiej postaci i takiej relacji mu się w pewnym sensie udało. Bo we mnie jest seks będzie na pewno bardzo ciekawe dla wszystkich, którzy nie znają Kaliny Jędrusik. Na pewno nie będziecie rozczarowani tym szalenie kolorowym portretem. Na koniec naszego spotkania posłuchajmy przez chwilę głosu Kaliny Jędrusik. Na pewno zapamiętacie go na długo. Życzę Wam miłego muzycznego seansu i do usłyszenia w następnym odcinku. Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie. Może to lepiej, po co dłużej grać, gdy polska kuchnia i to ciało cię przestało brać. Byliśmy zbyt sentymentalni, krótko przeciąłeś ten głupi melodramat. Nad miastem świt na stole kwit z chemicznej pralni. Z krótkim dopiskiem odchodzę, odbierz sama. Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? Kto blady świt noce bezsenne tak ci zatruje jak ja? Przez kogo w pół się golić przerwiesz? Na deszcz wybiegniesz zarośnięty zły? Kto będzie zdrowie miał i nerwy na takie zero jak ty? Z miast, przy której znam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać chcesz kolejną z ról, kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną i kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną? Bo już nie ja. W końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć, nie jestem winna, że byłeś taki, że nie byłeś w moim stylu. Twój beret, bask twych oczu, blask zabierze inna. Lecz nim zabierze, pomyśl chwilę. Tak ci będzie źle jak ze mną, przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? Kto blady świt noce bezsenne tak ci zatruje jak ja? Przez kogo w pół się golić przerwiesz, na deszcz wybiegniesz zarośnięty zły? Kto będzie zdrowie miał i nerwy na takie zero jak ty? Miast, przy której znam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać chcesz kolejną z ról, kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną i kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną? Ty wiesz, że ja.